Proszę Państwa, tak ohydna pogoda dzisiaj, że naprawdę aż i zimno jak w zimie, nie ma co liść. Coś okropnego. Strasznie wieje, leje deszcz pada. No, co może być lepiej? Także proszę Państwa, straszna jest pogoda. Straszna. To włożono już pewien duży wysiłek grupy ludzi i który bardzo łatwo ręką zniszczono. I wtedy jakoś nikt nie mówił o tym, że coś się niszczy, że coś, jakiś wysiłek ludzki został zmarnowany. Problemem Rządu Zmiany Światowej było to, że to była inicjatywa, która miała bardzo dużo kontrowersji. Głównie wynikając z tego założenia, które moim zdaniem było dosyć dyskusyjne, że powinno się skupić w większości na ludności cywilnej. W kraju, w którym miał bardzo dużo udział w walce zbrojnej, moim zdaniem powinno być to zrównoważone. I teraz tak, decyzja jest jaka jest. Karol Nawrocki jest młodym badaczem, który prowadzi młode pokolenie. Ma ze sobą pewien dorobek już publicystyczny i naukowy. Więc to jest no, przynajmniej chyba widzę, że co najmniej 10 pozycji, głównie dotyczących kwestii opozycji z lat 80., ale także był autorem mapy terroru, czyli wskazówek śladami zbrodni komunistycznych i tak dalej. Od pana Nawrockiego oczekiwałbym, że cały ten duży wysiłek, który wykonał zespół Muzeum II Wojny Światowej, opracuje bardzo poważnie i dokonywać będzie zmian tylko tam, gdzie jest to niezbędne. Natomiast od z kolei zespołu, jeśli mogę wyrazić jakieś oczekiwanie czy nadzieję, jest to, aby teraz nie zwyciężały ton pod tytułem to już nie nasze muzeum, wychodzimy, nie będziemy reagować, albo będziemy nawet zachęcać kombatantów, żeby zabierali swoje podarowane eksponaty, żeby odchodziła rada, żeby doszło do protestu pomiędzy osobami ekspozycji, a nauczycielnicą, czy wreszcie spojrzeniem miastem gdańskim. Czy kurwa, że te dziady kurwa tu dzwonią? Po co one tu dzwonią? Czyli Ministerstwo Kultury. Znaczy, w tym, do tej przewidzi mam ten... Szerełanim bokiem, odpierał śpiącą twarz, zakładał nogę na nogę i przybierał pozy bardzo zmęczonego alkoholem człowieka. Nie widziałam, jak pan Juncker zachował się wobec polski premier pani Beaty Szydło, jednak było to wszystko przykre i skrajnie kompromitujące i pana Junckera, i samą Unię, i oczywiście wszystkich szefów rządów tolerujących... Widzisz, jakie dziadostwo? No kurwa, po co to dziadostwo tu dzwoni, no? Boże, kompromitujące. Przecież najciekawsze to jest to, co mówi ta Pawłowicz. W jakim zakresie polskie władze, też mnie jako polskiego obywatela i posła. Przypadek alkoholowej choroby, do której nikt nie lubi się przyznawać, dziwnie często pojawia się w środowiskach lewicowo-lewackich. Pijaństwem swym kompromitował się publicznie prezydent Rosji, Boris Jelcyn. Pijaństwem nazywanym na jego tylko użytek chorobą filipińską, też chorobą goleni, kompromitował Polskę w najbardziej nawet dramatycznych sytuacjach. Był prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski, który pijany odwiedzał krowy Polaków pokosowanych w Rosji, a potem usiłował wchodzić do samochodu przez bagażnik. Pan przewodniczący Juncker, w przyszłości premier Luksemburga, znany z działań sprzecznych z prawem, stworzył w Luksemburgu podatkowy, umożliwiający niepłacenie podatków w rodzinnych państwach różnych przedsiębiorców. Ze szkodą oczywiście dla finansów państw członkowskich. Jak to z unijnymi dygnitarzami bywa, został potem skazany przez panią kanclerz Merkel na najbardziej intratne stanowiska w strukturze samej Unii. Być może jego alkoholizm nie ma dla Unii większego znaczenia, gdyż to nie on podejmuje decyzje, lecz jest jednym z wielu unijnych figurantów realizujących interesy niemieckie w tej organizacji. O alkoholu. Polski premier Donald Tusk z
wskazany przez Maltę i Niemcy na funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej za korzystne dla Niemców decyzje niszczące gospodarkę i suwerenność państwa polskiego. List do pana Junckera wysłałam mailowo oraz w formie papierowej, to jest listem. Prosiłam o refleksję nad sposobem wykonywania przez niego swej funkcji, także w moim przecież imieniu. Napisałam, że jego zachowanie będące efektem jego choroby alkoholowej przynieść może wiele szkód interesom nas wszystkich. Czekam na odpowiedź od pana Junckera, ale już w cudzysłowie odpowiedział jakiś lewacki dziennikarz tygodnika Polityka, żeby nie zwracać na moje listy uwagi, ponieważ jestem, zacytuję tutaj tego dziennikarza, po prostu jestem chamka. Odezwał się też dla Gazety Wyborczej jakiś przewodniczący Związków Polonijnych w Niemczech, od 30 lat będący i mieszkający w Niemczech, że przepraszam przewodniczącego Junckera za mój list. Zobaczymy, co Wiki w ogóle odpowie pan Juncker. Liczne media europejskie mój list do pana Junckera zauważyły i komentują go. Niektórzy wzywają go nawet do dymisji. W polskich mediach lewackich, jak wspomniałam, na razie jestem tylko obrażana. Szczęść Boże. Mógł zapłać felieton z cyklu Myśląc Ojczyzna przygotowała pani poseł profesor Krystyna Pawłowicz 25 minut po godzinie 12. Zamyślenia wielkopostne prowadzi ksiądz biskup Józef Zawitkowski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Piotr szukał pretekstów, aby uwolnić Jezusa. Widział, że Żydzi wydali go z nienawiści. Myślał, że grozi Barabasza. Nie. Wołali: uwolnij Barabasza. Ukrzyżuj Jezusa. Kazał Jezusa ubiczować. Myślał, że zbudzi litość u Żydów. Oto człowiek. A tymczasem wzbudził jeszcze większą żądzę śmierci. Umył ręce, a oni krzyczeli: ukrzyżuj go. Nie wiem, jak tego sprawiedliwego. Jednak nie zapłakał. Twardzie rzymskim kazał napisać tytułowi Jezus Nazareński, król żydowski. No tak, no to niech się Żydzi go zabija, a teraz jak ty będziesz też tak się zachowywać, jak Moherowi, no to przecież to samo jest, to jest to samo. Płakał tej nocy, to Klaudia, żona Piłata, prosiła, nie czyni nic złego temu człowiekowi, bo bardzo cierpiałam tej nocy z jego powodu. Płacz słabych nikogo nie wzrusza. Niech płacze. Nienawistni bluźniercy. A ci nie potrafią płakać. Za to potrafią nienawidzieć aż do ukamienowania, aż do ukrzyżowania, aż do wyroku śmierci. Mało jest tych, którzy potrafią pomnić się za pokrzywdzonym. Nienawiść jest krzykliwa. Winie śmierć. Wypuść Barabasza. Ukrzyż Jezusa. Nie mamy króla jeno Cezara. Krew jego na nas i na syny nasze. Dlaczegoś napisał król. A pod krzyżem stąd z krzyża uwierzymy ci. Innych wybawiał, a siebie wybawić nie może. Tylko dobry Łot zapłakał. Panie, wspomnij na mnie, kiedy będziesz w raju. Nie wiem, czy Seth nie płakał, gdy wołał: on naprawdę był Synem Bożym. Magdalena płakała, bo jej wszystko przebaczył. A ja już płakać nie umiem. Chyba przestałem kochać. Zamyślenia wielkopostne poprowadził ksiądz biskup Józef Zawitkowski. Trochę więcej powinno być informacji dotyczących polskiego wkładu w to, jak przebiegała II wojna światowa. Być może coś więcej niż to jedno zdjęcie ratunka z polskich dywizjonów walczących w Wielkiej Brytanii. Być może więcej niż jeden mundur, który ma reprezentować... Drodzy Państwo, dochodzi 12.30, to czas naszej modlitwy różańcowej. Rozważyć będziemy
część pierwszą radosną Różańca Świętego. Polecamy sprawy naszej ojczyzny. Dziś pierwszy czwartek miesiąca również modlimy się za kapłanów. Prosimy o nowe powołania kapłańskie, zakonne, powołania misyjne. Za przygotowujących się do kapłaństwa również modlimy się w tej godzinie. Dołączamy również nasze intencje modlących się z nami, całej rodziny Radia Maryja. W sposób szczególny prosimy o łaskę zdrowia dla ojca Jana, dla jego mamy, pani Józefy, dla pani Michaliny, dla pani Zdzisławy Starnowa, dla księdza biskupa Kazimierza Ryczana. Modlimy się również o łaskę zdrowia dla przebywającego w szpitalu księdza prałata Tadeusza Karolaka, przyjaciela Radia Maryja z parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy w Ząbkę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Pontyuszem Piłatem, krzyżowany, umarł i pogrzebiony, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Módlmy się o wzrost cud wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza, zwiastowanie. Za każdym razem, gdy możemy wyrzec się swojej woli, by pełnić wolę innych, jeśli nie jest ona przeciwna prawu Bożemu, zdobywamy wielkie zasługi, znane tylko Bogu samemu. Bóg nie żąda od nas męczeństwa ciała, żąda tylko męczeństwa serca i woli. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który wcześniej nakazał wstrzymać wykonanie zarządzenia ministra. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionaś
błogosławiony owocowota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskę na Panstwową, błogosławionaś między niewiastami. Błogosławiony owoc woda Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc woda Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc woda Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc woda Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc woda Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc woda Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony owoc woda Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie, mów zapłać za wspólną modlitwę. Zapłać z Panem Bogiem, tajemnica druga, nawiedzenie świętej Elżbiety. Są tacy, którzy dają jałmużnę tylko dlatego, by ich widziano, aby ich chwalono i podziwiano. Jeśli dajesz jałmużnę dla świata, masz rację, że narzekasz. Ale jeśli czynisz to dla Boga, nieważne jest, czy ci podziękują, czy nie. Trzeba czynić dobrze wszystkim, na ile możemy, a nagrody oczekiwać tylko od Boga. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki. Amen. Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Cześć Boże, modliła się Violeta Skorupowa. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa. Na czym polega miłość bliźniego? Po pierwsze na tym, żeby chcieć dla bliźniego dobra. Po drugie, na tym, żeby świadczyć mu dobro przy każdej nadarzającej się okazji. Po trzecie, na tym, żeby znosić i usprawiedliwiać błędy bliźniego. Na tym zasadza się prawdziwa miłość, bez której niemożliwe jest znalezienie łaski u Boga i zbawienie swojej duszy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi sobie. Modliła się Żydzińska Maryi, Prezydium Jeleniców, Jecezja Siedlecka. Bóg zapłać z Panem Bogiem, tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. W życiu mamy mnóstwo okazji, aby wyrzekać się swojej woli. Rezygnujemy z wizyty, która sprawia nam przyjemność. Spełniamy dzieła miłosierdzia, które męczą. Kładziemy się spać kilka minut później, a wstajemy kilka minut wcześniej. Kiedy mamy dwie rzeczy do zrobienia, dajemy pierwszeństwo tej, która nam się mniej podoba. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie jedź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaska pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaska pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaska pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaska pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci
godziny naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Bóg zapłać za tak wspólnej modlitwy, modliła się Kinga z córką z Redusu, z Panem Bogiem. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Tajemnica piąta, odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Modlitwa jest u Boga wszechmocna. Łatwo Go pozyskać modlitwą. Dusza zaprzestająca modlitwy umiera z wycieńczenia. Niedługie, piękne modlitwy interesują Boga, lecz takie, które rodzą się w głębi serca, z wielkim poszanowaniem i z prawdziwym pragnieniem podobania się Bogu. Ojcze nasz, któryś się w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i natomiast nie jest to widoczne, to nie do końca przynosi na polityce amerykańskiej na potrzeby wewnętrzne w taki prawdziwy, jest taki wizerunkowy sposób. Więc musi się Donald Trump zastanowić nad tym, co zrobić. Opcja jest jeszcze taka, że można przecież przegłosować interwencję międzynarodową, taką jak ta, jaka zaistniała w Zatoce Perskiej na początku lat 90. kiedy ONZ się wywołuje interwencji międzynarodowej. Natomiast tu z kolei nie widzimy już komplikacje i taką interwencję zatwierdza Rada Bezpieczeństwa i tu na pewno słowo sprzeciwu czy do weto wniosłoby Rosję. Więc problem jest taki, co ściema w głowie się w sprawie porozumień z Rosją z Chinami. Więc jeżeli z Rosją, to za jaką cenę? Co Rosja chciałaby dostać za poparcie interwencji międzynarodowej w Syrii? Więc to są takie ciekawe kalkulacje. Być może też do tego dążą Rosjanie, żeby pokazać Trumpowi, że dosyć jest bez alternatywy. Musi rozmawiać z Rosjanami, musi się z nimi układać, po to, żeby nie dochodziło do takich sytuacji obciążających wszystkich w regionie, jaką mamy do czynienia. No to jest na pewno ogromny sukces taki chyba konsekwentnej polityki Władimira Putina. To, że Rosjanie są konsekwentni, to tak. Czy to przyniosło Putinowi ogromne postępy polityczne, bo okazał się tym partnerem na Bliskim Wschodzie, który nie odpuszcza,
Dziękuję bardzo.
Wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co jest zbyt mało. Z doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Suplement diety Appetizer Senior zawiera składniki wspomagające apetyt. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Łap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Na przykład syrop na lodówkę Deco, dwuźmiowa klasa energetyczna A+, za jedyne 988 zł. Pani dyrektorze rządowej Służby Towa, ja się pani zmuszuję. Panie dyrektorze, ale czy na pewno będzie się dobrze trzymać? Tutaj obawiam się o moje wrażliwe ciąstwo. Olesan Proteki z kremem mocujący z olesem. Nie tylko mocno wstrzyma apetyt przez cały dzień, ale to jedyny kremem mocujący z apetyt wyciąg z olesu, który wspomaga dojenie ciąstwa. Mój pacjent...
stosunku do pierwszego kwartału roku ubiegłego. Największy efekt zatrudnienia pojawiła się w obszarach sprzedaż i obsługa klienta, praca fizyczna, przemysł i produkcja, informatyka i administracja, a także inżynieria i projektowanie. Z raportu wynika też, że w stosunku do roku ubiegłego nieznacznie zmalała liczba ogłoszeń o pracę, których wymagana jest znajomość języka obcego. Wyjątkiem są oferty, z których wymagana jest znajomość czeskiego. Czescy pracodawcy w związku z bardzo niskim bezrobociem w kraju chętnie zatrudniają polskich pracowników. W raporcie podkreślono też, że na rynku zatrudnienia pracownicy czują się coraz pewniej. Utrzymujący się zaś niski poziom bezrobocia powinien sprzyjać wzrostowi wynagrodzeń. Elżbieta Łukowska, Polskie Radio. W tym sezonie jesienno-zimowym prawie 3 800 000 osób w Polsce chorowało na grypę i infekcje grypopodobne. To o 1/4 więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. O 16% wzrosła też liczba hospitalizacji. Eksperci podczas kliniki podsumowali rekordowy pod względem zachorowań sezon grypowy. Przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy profesor Adam Ostrzak podkreślił, że grypa to poważna choroba prowadząca do powikłań, która niestety wciąż jest bagatelizowana. To zarówno jest brak świadomości, że grypa jest chorobą niebezpieczną, to znaczy najczęściej grypę kojarzymy z zwykłym przeziębieniem, ale tego bardzo często to zwykłe przeziębienie jest nazywane grypą, a co gorsza grypka. To pojęcie grypka staje się takim językowym odzwierciedleniem czegoś niepoważnego. Rzeczywistość jest zupełnie inna. Dr Ernest Kuchar wyjaśnił, że wzrost liczby zachorowań wynika z jednej strony z coraz lepszej sprawozdawczości lekarza, ale też nie bez znaczenia jest zmiana stylu życia Polaków. Ale pan mówi, że grupa wciąż się grupą wypełkową, czyli jeżeli stajemy w odległości metra od osoby chorej, to wciąż jest oddychane i jesteśmy narażeni na zakażenie. Kiedyś ludzie mieszkali w małych miejscowościach, pracowali często w domu czy blisko domu, w małych grupach nie było potrzeby chorobowych, to jest ryzyko zakażenia. Ekscelencja ksiądz biskup Michał Janocha, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej. Transmisja na antenie Radia Maryja i telewizji. Uwaga mieszkańcy Torunia i okolic, wszyscy pragnący nawiedzić sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. W imieniu Ojca Chrystusa zapraszamy i przypominamy o godzinach nabożeństw pasyjnych odprawianych w naszym sanktuarium. Droga krzyżowa od poniedziałku do soboty o godzinie 15. W piątek także po mszy świętej wieczornej. Gorzkie żale w niedzielę o godzinie 17. Transmitowane na naszej antenie. Ale wtorki i w piątki po mszy świętej o 12. Nowenna do 7 boleści Matki Bożej w kaplicy adoracji. Już teraz zapraszamy na mszę świętą w niedzielę palmową, to jest 9 kwietnia. Z tej racji ogłaszamy konkurs na najpiękniejszą własnoręcznie wykonaną palmę, a jego rozstrzygnięcie będzie miało miejsce właśnie 9 kwietnia podczas mszy świętej o godzinie 12. To przede wszystkim propozycja dla najmłodszych, ale mamy nadzieję, że z pomocą rodziców, rodzeństwa czy dziadków będziemy mogli je wspólnie podziwiać. Dziesięć minut po godzinie 13. Thank you.
szósty dzień miesiąca, kwietnia, czwartek. Przed mikrofonem wita się z Państwem ojciec Piotr. Rozpoczynamy audycję aktualności dnia. Przed nami pierwszy temat. Łączymy się z salą plenarną Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Na antenie Radia Maryja witam pana posła Prawa i Sprawiedliwości Dariusza Piątkowskiego, członka Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Szczęść Boże, panie pośle, witam i pozdrawiam. Szczęść Boże, witam serdecznie. Panie pośle, właśnie przed chwilą w sali plenarnej rozpoczął się punkt posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Sejm zajmuje się dziś m.in. projektem nowelizacji prawa ochrony środowiska. Pamiętamy ten tak perfidny atak wymierzony na ministra środowiska, pana profesora Jana Szyszko. Dzisiaj ten temat wraca do sali plenarnej. Przypomnę, że chodzi o ustawę o ochronie przyrody, związane z nowelizacją tej ustawy w grudniu ubiegłego roku, kiedy pozwoliliśmy właścicielom posesji na możliwość wycinania drzew, często samosiejek rosnących na ich terenie, bądź drzew lub krzewów zasadzonych przez właściciela działki, ale także rolnikom, którzy z nieużytki przywracają do użytkowania rolnego, do tego, aby nie musieli ponosić opłat za wycinkę tych drzew. Dotąd zdarzały się takie sytuacje, że rolnik, który przywracał teren odkupiony bądź uzyskany z agencji rynku rolnego, hektara czy dwóch, musiałby spłacać gigantyczne kwoty, setek tysięcy złotych, żeby móc normalnie zacząć gospodarować rolniczo na tym terenie. Wydawało nam się to zupełnie niepotrzebne i stąd taki projekt ustawy. Okazało się jednak, że część osób próbowała te przepisy ułatwiające życie właścicielom prywatnych posesji, to chcę podkreślić, bo nie dotyczy to firm, instytucji, osób prowadzących działalność gospodarczą, bo tam obowiązują normalne opłaty, konieczność uzyskania zgody. Część osób próbowała te przepisy bardziej wolnościowo wykorzystać do swoich celów i stąd pojawiła się potrzeba nowelizacji ustawy. Jacki mędy katolickie. Ukróci taką możliwość swobodnego traktowania prawa i dzisiaj rozmawiamy właśnie o takiej nowelizacji. Panie pośle, jaka jest propozycja znowelizowania tej ustawy? Jakie obostrzenia, jakie nowe przepisy mogą się pojawić? Pojawiły się na pewno w projekcie. Po pierwsze, chcemy doprowadzić do tego, aby dopiero niektóre drzewa wymagały uzyskania zgody. Będzie propozycja, aby w niektórych gatunkach drzew obwód do 50 cm nie wymagał żadnej zgody. W niektórych gatunkach takich bardziej pospolitych będzie to 100 cm. Jeżeli drzewo będzie przekraczało takie rozmiary, wówczas będzie obowiązek zgłoszenia do urzędu gminy z jakimś odręcznym, nawet rysunkiem schematycznym pokazującym, gdzie to drzewo się znajduje. Urząd będzie miał 14 dni na to, aby ewentualnie sprawdzić, czy będzie miał jakieś zastrzeżenia. Te zastrzeżenia mogłyby się pojawić wtedy, kiedy nie wiem, będzie to teren chroniony przyrodniczo, krajobrazowo, czy jakiś teren ważny historycznie, bądź chroniony planem zagospodarowania przestrzennego i wówczas urząd mógłby nie wydać zgody na wycinkę takiego drzewa. Natomiast, żeby takich przeszkód nie będzie, brak decyzji urzędu będzie traktowany jako taka domyślna zgoda urzędu i będzie można swobodnie takie drzewo czy krzewy wyciąć. Taka zgoda będzie obowiązywała przez pół roku. Jeżeli od momentu zgłoszenia w ciągu pół roku dokonamy wycinki, sprawa jest praktycznie załatwiona i urząd nie załatwił tutaj i nie zgłosił żadnego zastrzeżenia. Pojawia się jednak punkt dodatkowy, który wyraźnie jeszcze raz wskazuje na to, że w przypadku, gdyby dokonano wycinki drzew lub krzewów i potem w ciągu 5 lat na tym obszarze, na którym rosły te drzewa bądź krzewy, będzie prowadzona działalność gospodarcza, to wtedy wprowadzamy konieczność uiszczenia przez właściciela gruntu opłaty, tak jakby to od razu na samym początku zgłaszał potrzebę wycinki drzew lub krzewów na potrzeby gospodarcze. I element trzeci, nie chcemy w ustawie ustalać wysokości stawek opłat. Jest to zobowiązanie ministra środowiska do tego, aby wydał dwa rozporządzenia. Jedno, które określi, jakie gatunki, w jakim wieku, pokroju będą klasyfikowane jako cenne przyrodniczo. I po drugie, aby w drugim rozporządzeniu określił wysokość stawek wycinki tych drzew, które będą wymagały już zezwolenia urzędu. Panie pośle, minister środowiska, profesor Jan Szyszko
o wycince drzew na antenie Radia Maryja w naszej rozmowie powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość przywróciło zapis, który funkcjonował w niemal całej historii Polski, stąd również pytanie dotyczące zachowania opozycji, bo ta ustawa stała się swoistego rodzaju kijem, którym chciano uderzyć osobę pana ministra i również żądano odwołania pana profesora Jana Szyszki z Urzędu Ministra Środowiska. Mamy do czynienia z kolejną manipulacją, kiedy stwarza się nieprawdziwe wydarzenia i wręcz kłamie na temat rzeczywistości. Dzisiaj opozycja totalna atakuje Prawo i Sprawiedliwość pana ministra za to, że obywatel może swobodnie dysponować swoim gruntem, a zapomina o tym, że drzewa i tak w Polsce były wycinane. Dotąd trzeba było uzyskać zgodę Urzędu Gminy, Urzędu Miasta i prawie w każdym wypadku, w ponad 90% urzędy tego typu zgodę wydawały. Na przykład w okresie rządów pani Hanny Gronkiewicz-Walcu w Warszawie tego typu zgody wydano na wycięcie prawie ćwierć miliona drzew. Ponad 230 tysięcy drzew zostało wyciętych za zgodą urzędników Miasta Stołecznego Warszawy. Z tym m.in. także była zgoda na wycięcie drzew w ogrodzie kraśnińskim, co działo się już wcześniej, zanim doszło do nowelizacji ustawy. Zresztą na podstawie poprzedniej ustawy, która obowiązywała, w styczniu tego roku prawie 1000 drzew w Warszawie zostało wyciętych na podstawie przepisów poprzednio obowiązujących. Jakoś tym opozycja nie jest szczególnie zainteresowana, jest szczególnie zbulwersowana. Mamy wrażenie, że liczba tych drzew wycinanych nie różni się zasadniczo od tego, jak dużo tych drzew było wycinanych w poprzednich latach. Natomiast nastawienie propagandowe jest takie, że dzisiaj każde drzewo wycięte także z innego paragrafu, chociażby wtedy, kiedy jest budowana droga albo jakiś przedsiębiorca ma zamiar wybudować jakiś budynek i zapłacił już odpowiednią opłatę za wycięte drzewa, to wiele stacji telewizyjnych pokazuje te drzewa i mówi, że jest to przykład wycinania drzew na skutek zmian sprawy. Dochodzi więc do manipulacji na gigantyczną skalę. Zresztą tak jak jeszcze po kraju większość z nas nie widzi takiej sytuacji, żeby nagle wszędzie wycinano przymusowo drzewa. Właściciele posesji prywatnych wycinają je tylko wtedy, kiedy są do tego zmuszeni. Polacy są przecież racjonalni. To nie jest tak, że nagle wszyscy o niczym innym nie marzą, tylko o wycinaniu drzew, które wokół nas rosną. I do tego jeszcze jedna ważna sprawa, panie pośle, działania podejmowane chociażby przez Lasy Państwowe każdego roku. Ogromna liczba.